bo już zebrali się, tak, byliśmy tam u stryja. I mówi, jeszcze się z ojcem tak żegnał, mówi, stryju, żegnaj się, żegnam cię, mówi, może się już nie zobaczymy. A ojciec mówi, Janek, źle robisz, to ci się nie uda, nie uda ci się teraz, rzuć to wszystko. Stryju, nie, ja tego nie mogę rzucić, tam powiedział tak. Pamiętam, jak we trzech kolbi tak na wieczór odjechały. Do Sulisławic podobno. I tej nocy zginęli. Zginęli. Tylko jeden został, tak? To, co słyszałam, to Janek położył się w stodole, przyjechały do stodoły, tam gdzie nocowali stale. Położył się Janek i drugi z nim. A ten trzeci mówi, wiecie co, chodźmy gdzie indziej, bo my tu za długo już śpimy. A ten Janek był zmęczony, a mówi, to może jutro pójdziemy. I ten trzeci został, bo poszedł do sterty spać. Nie, poszedł do rodziny. A powiedział, że do, no nie wiem, tak słyszałem. To są różne wersje, no bo to wiadomo. Że te spały w stodole we dwóch, a ten poszedł w stertę. A że to jakaś kobieta miała to zdać ich. Tak słyszałem, bo tak u nas taka wersja była. Jak weszli do tej stodoły, że od razu wymierzyli w Janka, a on jeszcze zdążył sięgnął po pistolet, ale już nie zdążył, bo strzelił najpierw prosto jemu w obo, tak jeszcze pamiętam po śmierci, jak był pogrzeb, miał o tu gdzieś kulkę miał, taki znak, czy z tej strony, czy z tej. Myśmy byli na tym pogrzebie, otwarta trumna była. Proszę Państwa, sylwetka Jana Smakowskiego, pseudonim Bojko, jest w literaturze, że tak powiem, przedstawiana niepełnie, a jeśli już jest przedstawiana, to jest przedstawiana w sposób bardzo schematyczny, zakłamany. Jest to po prostu hasło encyklopedyczne z dużą ilością błędów. To zdjęcie, które przedstawia, jest to jedyne zdjęcie, do jakiego mi się udało dotrzeć Jana Bojki, Jana Smakowskiego Bojko. Przy czym to zdjęcie nie jest najlepsze jakościowo, ponieważ ta plama, którą ma na prawym policzku, są zdjęcia bez tej plamy, czyli to jest jakaś kolejna wersja zdjęcia, kopia, która jest uszkodzona. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 44-45, a w tle prawdopodobnie jest widoczne mury zamku sandomierskiego, czyli ówczesnego więzienia. Prosiłbym o ten plik PDF-u, który... Proszę Państwa, skąd się wywodziła, bo tak, mówiąc o Smakowskich, należałoby uściślić pierwsze rzeczy. Historia Polski, jaka była, to mniej więcej każdy z grubsza pamięta, ja tutaj będę do wybranych fragmentów nawiązywał. A drugie, no, mówiąc o Lotnej, nie sposób mówić o człowieku. Poza tym jego życiorys jego rodziny jest w jakiś sposób związany z wydarzeniami, które miały miejsce podczas okupacji. Mianowicie ród Szmakowski wywodzi się z Sulisławic. Protoplastą tej gałęzi rodu był Maciej. Tu pozwoliłem sobie na zielono zaznaczyć, że tak powiem, czego dotyczą dokumenty wypisane, natomiast na żółto są zaznaczone, że tak powiem, główna gałąź rodu dotycząca Jana Smakowskiego. Jego, to będą pradziadkowie bodajże. Nie, tak, Ignacy to dziadek, a Maciej pradziadek. Mieszkali w Sulisławicach, żona pochodziła ze Skwiżowy. To jest miejscowość w kierunku Koprzywnicy. Mieli dziecko, przynajmniej jednego syna, Ignacego Smakowskiego, który ożenił się w Beszycach, czyli jeszcze bliżej, że tak powiem, Koprzywnicy. I proszę o następną stronę. Nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, bo to by za długo trwało. Ignacy miał dzieci. O ile to już jest związane z Rzeczycą. Józef, to jest ojciec naszego Jana Smakowskiego. Jan, Szczepan, Andrzej. Tutaj wypisałem rodziny poszczególne. Proszę następną stronę. Kolejna część rodziny, czyli dzieci Ignacego. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ Smakowscy
Józef Smakowski mieszkał w Zbigniewicach. To jest mniej więcej na północny wschód od Beszyc, czy parafia Koprzywnica. Tam też urodził się Jan Smakowski w Zbigniewicach. W 1911 roku, już nie będę podawał dat dziennych, bo to by było zbyt za szczegółowo, Państwo by nie wytrzymali tego. I co ciekawe, w 1913 roku umiera jego dziadek Ignacy i cała rodzina, czyli Józef wraz z małżonką, pozostałe bracia byli jeszcze nieżonaci, Szczepan Smakowski, jak również Jan, Andrzej i Ludwik. Tu w 14 roku u notariusza Przyłęckiego podpisują odpowiednie dokumenty, pozbywają się majątku, który był ich w spadku po dziadku, po ojcu Ignacym, i kupują grunty w Rzeczycy Mokrej. Czyli na dobrą sprawę Jan Smakowski, że tak powiem, mieszkańcem ziemi dwikowskiej jest, że tak powiem, rzutem na taśmę, bo dopiero 31 lat tutaj mieszkał w chwili śmierci. Kolejne akty notarialne, zapisy hipoteczne mówią o tym, że Jan Smakowski, to już Państwo bardziej wiedzą, miał grunty zapisane w hipotece po osobnej księdze jako kolonia. To mniej więcej jest tutaj jak te drzewa, kiedyś był las nawet. Natomiast pozostali synowie, bracia, to jest Szczepan, to tu w okolicy z tego okna widać, natomiast Andrzej troszeczkę bardziej na zachód mieszkali. Tam te grunty są obecnie w pozostałości no, dzieci i wnuków, może nawet teraz już i prawnuków, tych, którzy tutaj się sprowadzili w 14 roku. Mówiąc o oddziale lotnym, bo tak, no jeszcze tak, Jan Smakowski uczęszczał być może do szkoły w Rzeczycy Suchej, bo to było niedaleko, to była szkoła czteroklasowa, później do szkoły w Dwikozach, którą ukończył. Na dobrą sprawę niewiele wiemy o jego życiu, co robił w okresie międzywojennym. Są tylko takie wskazówki, które tu należałoby sprawdzić, że działał w Związku Strzeleckim. Później był w wojsku i dosłuszył się stopnia podporucznika. Nigdy nie był oficerem. Natomiast w okresie, podczas wojny był uczestnikiem kampanii wrześniowej, ale nie wiadomo, był podoficerem w Wojsku Polskim. Nikt nie wie, przynajmniej mi się nie udało ustalić, gdzie służył i gdzie brał udział w walkach w kampanii wrześniowej. Wiadomo tylko tyle, że był członkiem BH i to był członkiem dość, no, że tak powiem, wysoko postawionym, no, z tej racji, że był no, już podoficerem międzywojennym, a w BH brakowało wykształconej kadry, w związku z tym szybko awansował wyżej. I to jego doświadczenie wojskowe, wyniesione z okresu międzywojennego, zaowocowało tym, że przeprowadzone przez jego akcje, to tutaj były potwierdzone, przede wszystkim było oparte na wywiadzie, to nie były takie akcje w ciemno. Ja tutaj już nie będę przytaczał, że tak powiem, poszczególne akcje, gdzie to się odbywało, no bo już było na ten temat mówione. Kilka słów o batalionach chłopskich. Jesienią 40 roku, co ciekawe, Franciszek Kamiński, tutaj przywoływany, na cmentarzu w Opatowie wraz ze współpracownikami podjął decyzję o powołaniu chłostry, czyli straży chłopskiej, która następnego roku została nieoficjalnie przekształcona w BH, chociaż wszyscy używali tej nazwy, a ta nazwa formalnie dopiero została zatwierdzona w 1944 roku. Mówiąc o lotnym, w BH były zorganizowane tak, że w każdej gminie zakładano jednostki takie, powiedzmy, gminne. Były to na zasadzie oddziałów wojskowych, obrony terytorialnej, wywiadu, które działały na terenie gminy. Natomiast były oddziały partyzanckie BH, które miały szerszą
zasięg, był to zasięg, no powiedzmy, powiatu. Tak też było z oddziałem partyzanckim batalionów chłopskich Lotna, który od 1 listopada 1943 do prawdopodobnie lutego 1944 Bojko był dowódcą. Później przeszedł jako zastępca na powiatowego komendanta KBW, Powiatowy Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i tak dotrwał do końca wojny. Co się dzieje z jego losami po wojnie? Bo to jest ciekawe, w sumie bardziej ciekawe niż to, co się działo w jego, podczas okupacji. Mianowicie wstępuje do milicji do Powiatowej Milicji Obywatelskiej, gdzie pełni funkcję zastępcy powiatowego komendanta MO. Później, kiedy, że tak powiem, tuż przed ruszeniem ofensywy styczniowej 12 stycznia, kiedy no, władze komunistyczne szykują, że tak powiem, przynajmniej te zalążki wszystkich organów na wyzwolone powiaty, Jan Kurgan, który był komendantem, pierwszym komendantem powiatowym milicji w Sandomierzu, jest no, przeniesiony na komendanta powiatowego milicji w Jędrzejowie, a Bojko staje się automatycznie komendantem powiatowym milicji w Sandomierzu. I teraz jest też niedokładnie, bo to w źródłach jest podane, natomiast dokumenty IPN, które są przechowywane w IPN, też te dokumenty są stronnicze. Proszę pamiętać, że są to dokumenty jednostronne. To władza pisała, sporządzała dokumenty, które mają być. Większość posterunków milicji powiatowych, gminnych była w stanie, że tak powiem, tragicznym. Poza tym był tam konflikt między bechowcami, między, że tak powiem, alowcami, peperowcami, PPS-owcami. Tam była po prostu walka polityczna i w tym wszystkim jeszcze były, że tak powiem, prześladowania byłych żołnierzy AK. 19 stycznia 1945 roku AK zostało oficjalnie rozwiązane i mamy taki kocioł. Jaka była przyczyna dezercji Jana Smakowskiego z milicji? On zdezertował z oddziałem, no, trudno powiedzieć, bo meldunki nie są dość konkretne. W każdym razie przynajmniej z kilkoma osobami z bronią zdezertował i po prostu poszedł w las. Jak to było? Jan Kurtzwaj ze Świniar twierdzi, że władze nieistniejącego BH, no bo BH też oficjalnie zostało rozwiązane, w związku ze zbliżającym się powołaniem rządu tymczasowego, rządu jedności narodowej, żeby mieć jakąś presję na władze komunistyczne, wiedząc, że w niedalekiej przyszłości będzie ogłoszona amnestia, którą ogłoszono 2 czerwca 1945 roku, postanowiła, no jak to powiedziałby, przyszedł rozkaz, żeby iść na Zielone Świątki w las. Zielone Świątki w 1945 roku wypadały 20 maja, czyli mamy okres od maja do lipca. Bojko założył organizację Orzeł Biały, która działała w większości na terenie powiatu sandomierskiego, ale z takim skupieniem na terenie gminy Łoniów. No i teraz mamy, że tak powiem, to, co jest ważne w jego rodowodzie. Stamtąd się wywodził, tam z całą pewnością miał rodzinę, ponieważ w Sulisławicach po dzień dzisiejszy żyją ludzie o nazwisku Smakowski i prawdopodobnie to była najbliższa rodzina. Jak przebiegały te oddziały i dlaczego władze no, postanowiły go zniszczyć? Trudno jest to dzisiaj dociec, ponieważ nie ma źródeł jednoznacznych. W każdym razie Jan Kurgan, czyli pierwszy komendant powiatowy milicji, w kwietniu, że tak powiem, uciekli z więzienia w Jędrzejowie osadzeni. On później został usunięty z milicji i przynajmniej do lat 60. był inwigilowany przez władze komunistyczne.
Smakowski został zabity, ale to za chwilę. Natomiast kolejny z jego oddziału lotnej, ponieważ po rezygnacji z dowództwa przez Smakowskiego, nie rezygnacji, tylko przeniesieniu, jego następca Wałek, Smakowski, Salerno, zrobił karierę w milicji w Lublinie, później w Warszawie. Trudno jest dociec, jak to było. Proszę pamiętać jeszcze, że w tamtych czasach lotna, która była takim oddziałem, który w miarę potrzeb przemieszczał się i korzystał z potrzeb miejscowych oddziałów BH, w świetle statystyk, które no, też niewiele mówią, jeden karabin przypadał na 11 bechowców. Uzbrojenie akowców było lepsze, ale też jeszcze wiele pozostawało do życzenia już w tym końcowym okresie wojny. Jak już wspomniano, Sandomierz został wyzwolony 18 sierpnia i zaczynają być tworzone struktury władzy. W te struktury władzy ludzie podziemia wnikają. Z jednej strony no, chęć działania na rzecz Polski, a z drugiej strony być może, tego nie wiemy, rozkaz celem no, przejęcia informatorów, jak to działało. Trudno jest jednoznacznie oceniać postać, zwłaszcza, że mamy wyrywkowe dokumenty. Zachował się dokument dotyczący Smakowskiego, mianowicie, że on był informatorem na temat zamordowania bechowca w Kamieniu Plebańskim w 1943 roku, a zarzut ten był skierowany przeciwko, no, przeciwko Bronisławowi Sokołowskiemu, Frantowi i jego członkom jego oddziału. I te zarzuty były względem Franta ponawiane przez wiele lat. Trudno jest powiedzieć, jak to było. W dokumentach zachował się taka informacja. Natomiast postawa Smakowskiego przed 10 marca, kiedy to przygotowano przejęcie więzienia, trudno jest powiedzieć jednoznacznie, czy Smakowski, że tak powiem, i na jaką, w jakim znaczeniu współpracował z AK. Wiadomo natomiast na to, że Józef Bryła, komendant powiatowy, Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, zlecił mu wystawienie dodatkowych wart na zewnątrz więzienia, żeby nie doszło do ucieczki. Zresztą sam przyniósł ulotkę, która sugerowała, że więzienie będzie odbijane z zewnątrz. No, dziś wiemy, że prawdopodobnie to mogła być zmyłka, ponieważ więzienie zostało odbite od wewnątrz. Więźniowie przejęli, tak. Wiele czynników się na to złożyło, ale między innymi to, że nie wystawiono dodatkowych wart. Nie znamy bezpośrednich przyczyn ucieczki do lasu Smakowskiego i jego ludzi. Ignacy Kucwaj twierdzi, że władze nakazały mu aresztowania swoich znajomych, no swoich współtowarzyszy broni z BH i to był ten odruch, że poszedł do lasu. Ale to z jakąś, no niewiele jest przypadków, że UB zabijało swoich byłych, to znaczy zabijali, ale tutaj no, jest to dość takie jaskrawe. Trudno jest dociec wszystkich, tak. Jak doszło do samego no, zabójstwa Smakowskiego i Marca, przepraszam, muszę się posłużyć kartką, bo nie pamiętam bodajże Kazimierza. Mianowicie dwie noce spędzili tutaj w Rzeczycy. Żebym nie przekręcił nazwiska, Tadeusz Marzec, pseudonim Sokół z Mikołajowa. To jest obecnie nieistniejąca miejscowość tam, gdzie jest kopalnia siarki w Osieku. I drugi to Marian Grąbala z Gieraszowic. Prawdopodobnie, przynajmniej w Ruszczy, gdzie zostali zabici, Ruszcza, płaszczyzna, parafia Sulsławice, gmina Łoniów,
Ignacy Kucwaj w rozmowie ze mną to potwierdził. Jeden z działaczy miejscowych, rusieckich, doniósł na UB. UB przyjechało wraz z pracownicą UB i z milicją przyjechali i zastali nad ranem ponoć śpiących w stodole. I, że tak powiem, uchylili wrota od stodoły, zobaczyli, co się dzieje i po prostu, nie zastanawiając się, zaczęli strzelać. I no, ten Smakowski został zabity na miejscu, natomiast Marzec został ciężko ranny. Różne są, że tak powiem, wersje tego. W każdym razie był torturowany, został porzucony bądź w rowie pod Lasem Skrzypaczowickim, bądź w polu gdzieś w zbożu, w rosnącym zbożu w Sosinczanach. Trudno jest to jednoznacznie stwierdzić, w każdym razie został zabity. I tu mamy, natomiast Marian Grombala nie spał w stogu, tylko po prostu ta sama, w Gieraszowice to ta sama parafia w Sulisławice, poszedł do rodziny i tam przenocował. To go uchroniło przed śmiercią. Marian Grombala był policjantem Policji Państwowej w okresie międzywojennej. Działał, był bechowcem w okresie okupacji i razem ze Smakowskim pracował w powiatowej komendzie MO. Prawdopodobnie razem z nim poszedł do lasu. Kolejna nieścisłość to jest data śmierci Smakowskiego. Dokumenty IPN, czyli Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, które wydają się być w tym względzie najbardziej wiarygodne, podają datę noc z 24 na 24 lipca. Ale spotyka się również daty czerwcowe, no i jak na tablicy w dwóch kozach data kwietniowa. Natomiast problem jest w tym, że pogrzeb był przygotowany w Sulisławicach. Rodzice się nie zgodzili, przywieźli go do Rzeczycy, no właśnie, nie wiadomo czy do Rzeczycy, na pewno do Sandomierza, gdzie został pochowany na cmentarzu świętopawelskim. I w akcie zgonu pisze, że zmarł 24 w Rzeczycy. Trudno się dziwić, ponieważ rodzina bała się, że mogą być jakieś represje. Ponoć w dzień pogrzebu były jakieś strzały w Sandomierzu, w związku z tym ludzie się bali przyjść na pogrzeb. Wiadomo, że na takim pogrzebie nikt z towarzyszy broni nie przyszedł, bo był wtedy no, wystawiony na niebezpieczeństwo. Jan Smakowski został pochowany w grobie ziemnym bez żadnych oznaczeń, bo rodzina bała się wykopania trumny ze zwłokami i ich zniszczenia, czy kilka bądź kilkanaście lat po pogrzebie został przeniesiony do grobowca Smakowskich. Jest to lastrykowy grobowiec bez żadnych napisów, jedynie kolejni potomkowie rodu, którzy byli tam chowani, były tabliczki strumień, które wiadomo po pewnym okresie nie wytrzymują. Są tam pochowani rodzice Smakowskiego, siostra Aleksandra, Pazdrowa, czyli chyba, przepraszam, nie pamiętam wszystkich, tam 7 bodajże osób jest pochowanych w tym grobowcu. Grobowiec po dzień dzisiejszy. Tam jest Leokadia Stanisława, drugi imion. Tak, tam jest 7 osób z rodziny Smakowskich pochowanych. Mówiąc o Smakowskim, no to chyba to wszystko, jedynie co, no to jest kwestia dotarcia do źródeł. Relacje, jak Państwo słyszeli, tutaj są niejednokrotnie sprzeczne i problem relacji i wiarygodności źródeł. Ja też nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co Państwu przekazałem dzisiaj, na ile to też jest zgodne z prawdą, a na pewno jest zgodne z dokumentami, do których dotarłem. Natomiast czy jest zgodne z prawdą, tak do końca nie wiadomo. Dziękuję.